Dzień dobry, witam serdecznie, to jest PS TV, ja nazywam się Piotr Szenachtowicz i dzisiaj będzie o krajobrazie po wyborach. I będzie też o gospodarce, i będzie o wielu innych tematach, bo jak z tym człowiekiem się rozmawia, to zawsze jest ciekawie, zawsze jest mądrze przede wszystkim, no i prawdziwie. Moim gościem w połączeniu internetowym jest dr Dariusz Grabowski, Ruch Społeczny PSG. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Już się czuję zupełnie onieśmielony z powodu tej zapowiedzi, no ale mobilizuję się jak mogę. Słusznie, ale prawdziwie powiedziałem, prawdziwie, więc proszę nie być fałszywie skromnym, może nie, skromnym, bo fałszywie to bym takiego słowa nie użył pana o kierunku. Zanim przejdziemy do rozmowy z panem doktorem, chciałbym tylko wam podziękować za to, że jesteście, że wspieracie, zachęcam do tego, by robić to dalej, numer konta widzicie na swoich ekranach, zapraszam do wsparcia, a jeśli ktoś woli szybsze, powiedziałbym lepsze nawet, to można nam postawić kawę właśnie pod tym adresem. Znajdziecie ten adres również w opisie tego materiału, więc zachęcam do wsparcia. Panie doktorze, no to jaki ten krajobraz po wyborach? Z jednej strony nic nowego, no patrzę i ci same, przepraszam, nie chcę to brzydko mówić, no ale jak widzę pana Lewandowskiego idącego do Parlamentu Europejskiego, no to mi się trochę nóż w kieszeni otwiera. Szczególnie z punktu widzenia gospodarczego Polski, w ogóle tego, co było polskie, a już nie jest, bo ten pan bardzo się mocno zatroszczył, żeby nie było. Jak pan to ocenia, jak pan to widzi? No więc właśnie, wybory, które wielu uważało, że są ważne i szczególnie w tej sekwencji wybory parlamentarne do Sejmu, wybory samorządowe i zwieńczenie, ten trzeci krok, wybory europejskie, co one przynoszą? Przede wszystkim umocnienie się tych bytów, co do których albo możemy powiedzieć, że mamy zastrzeżenia, bo zawiodły. Mówię tutaj o Prawie i Sprawiedliwości, ich długim okresie rządzenia i w związku z tym potrzebie rozliczenia i zmiany, odejścia od tego, co robili. I z drugiej strony mamy tych, którzy mieli być tą nową nadzieją i mieli być tym elementem odwracającym poprzedni porządek w dobrą stronę, czyli przywracającym jak gdyby tą naszą, nazwijmy to, lokomotywę na prawdziwe dobre tory, czyli Platformę i koalicjantów. I się okazuje, że co? Koalicjanci zostali zmarginalizowani. Podejrzewam i mogę szczerze powiedzieć, na własne życzenie i niejako robiąc wszystko, by tak się stało. Natomiast o Platformie możemy powiedzieć, że brakuje mi tam twarzy, które by miały w sobie ten konkret pomysłu nowego programu, patriotyzmu, służenia Polsce i takiego, by tak powiedzieć, przekonywania do dobrych pomysłów. Pan wymienił Janusza Lewandowskiego. Mogę o tym coś powiedzieć. Wie pan, był taki moment, 2004 rok, kiedy ja i pan Janusz Lewandowski zostaliśmy europosłami i pojawił się problem. Pan Janusz Lewandowski aspirował wtedy do funkcji przewodniczącego jednej z komisji w Parlamencie Europejskim, jeśli dobrze pamiętam, Komisji Kontroli Budżetowej. I to wszystko wtedy mogło się rozbić o fakt, że moje środowisko, a to była wtedy Liga Polskich Rodzin i może jeszcze Samoobrona, bo my dosyć blisko współpracowaliśmy, powiedzielibyśmy nie, ponieważ pan Janusz Lewandowski z naszego punktu widzenia źle się zapisał w czasie prywatyzacji po latach 90 i dalszych. Co się wtedy stało? Otóż po rozmowie z panem Januszem Lewandowskim uznaliśmy, że Polska by z tego powodu straciła szansę na przewodniczącego komisji, co już by było uszczerbkiem, wobec czego powiedzieliśmy zgoda, nie będziemy przeciwko panu występować, zaakceptujemy pana kandydaturę pod warunkiem, że będziemy zgodnie działali na rzecz Polski. No cóż, to był pewien wybór, którego dokonaliśmy. Nie chcieliśmy na zewnątrz z Polski wynosić polskich sporów. Chcieliśmy, żeby te polskie problemy zostały, by tak powiedzieć, w domu i byśmy, tak jak to się mówi, brudy sprzątali u siebie, a nie wychodzili z nimi
na zewnątrz. Natomiast prawda też brzmi tak, że środowisko związane z panem Januszem Lewandowskim ma niestety bardzo wiele za uszami, jeśli chodzi szczególnie o prywatyzację. Będzie dalej europosłem, co wniesie? Trzeba mieć nadzieję, że wniesie coś dobrego, ale cała ta konfiguracja zarówno posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo to przede wszystkim oni i Platformy, nie przedstawia się najlepiej. Są tacy, którzy głosy zdobywają przede wszystkim tym, że pokazują się w mediach społecznościowych z wielkimi psami. Są tacy, o których wiemy, że nie znają języków. Są tacy, którzy tak naprawdę liczą wyłącznie na pieniądze. No wszystko to razem sumuje się do czegoś bardzo niedobrego, by tak powiedzieć, do powielania polskiej wersji parlamentaryzmu jako synekury i dorwania się do żłobu. Przykre. Co musi się stać, panie doktorze, w Polsce, żeby Polacy zrozumieli, że trzeba wysyłać, tak jak pan mówi, ludzi, którzy chcą, mają nastawienie propolskie? No bo jak słuchałem pani Róży Thun, która na szczęście nie jest europarlamentarzystką, to proszę mi wybaczyć, staram się dobierać bardzo grzecznie słowa, ale ona i tak zawsze kończy się na jednym. To było bardzo antypolskie zachowanie. Ona, gdy jej ktoś o tym mówił, zarzucał jej to, to ona patrzyła na tego człowieka z takim zdziwieniem, no jak to, no, przecież interes Europy jest najważniejszy. Skąd wzięli się ci ludzie? Skąd oni są? Panie doktorze, oni nie myślą tak jak pan, czy ja, czy nasi widzowie o interesie Polski. To dla nich jest jakaś zupełnie obca kwestia. Nie idą po to do Europarlamentu, żeby walczyć o Polskę. Skąd oni się wzięli? Jak przekonać Polaków, żeby nie wybierali takich ludzi? A to właśnie, to na końcu pytanie brzmi, można powiedzieć, no, ono powinno dominować w rozmowie wszystkich środowisk, tych, które my reprezentujemy. Bo jednak prawda wygląda tak, że Polacy głosują na często tych, o których później sami potrafią powiedzieć, że się z nimi nie zgadzają, ale jednocześnie nie chcą się przyznać, że popełnili błąd. To jest coś bardzo, bardzo niedobrego. Natomiast w czym problem? Po pierwsze, nie ma u nas w mediach, nie ma u nas w tych ośrodkach, które powinny zabierać głos. A zatem, czy to jest szkoła, czy to jest kościół, czy to jest wojsko, nie ma miejsca na prawdziwy spór o wizję państwa, wizję Polski. Ktoś powie, jak to w szkole, o wizję państwa? Moi drodzy, dzisiaj 16-letni młodzi ludzie potrafią programować na poziomie takim, że starszym i dorosłym się nie śniło i wiedzą, że nigdy do tego nie dojdą. Tym ludziom trzeba, młodym, trzeba powiedzieć, jakie są prawdziwe problemy. Zgoda? Jeśli się im nie powie, to oni dają się uwodzić. Ja podam konkretny przykład, taki można powiedzieć, z warszawskiej ulicy. W Warszawie w tej chwili wprowadzana jest strefa czystości, czyli samochody stare, te, które spaliny wydzielają i smrodzą, będą miały ograniczony dostęp do tych podstawowych, centralnych, śródmiejskich ulic. I kto najbardziej protestuje? Protestują młodzi reprezentujący Konfederację i te środowiska. Oni nie wiedzą, bo im nikt nie mówi, że tym, kto jest najbardziej zainteresowany, żeby stare, śmierdzące samochody jeździły w Polsce, jest kto? Jest niemiecki przemysł motoryzacyjny, ponieważ chce się pozbyć tych trupów i chce jeszcze na dodatek nie złomować, a sprzedać, czyli jeszcze zarobić na tym, i że my jesteśmy tym znakomitym rynkiem do skupowania trupów, likwidując jednocześnie, bo zlikwidowaliśmy praktycznie do zera własny przemysł motoryzacyjny i staliśmy się złomownią, w dodatku czym zajmuje się polski, nazwijmy to inżynier od pojazdów, klepaniem blachy, cofaniem licznika, kombinowaniem, żeby stary trup wyglądał jak nowy. I o co chodzi? Chodzi o to, że właśnie ci młodzi w imię wolności będą bronić wjazdu starych samochodów, nie wiedząc, że to jest coś, co im sprzedaje kto?
niemiecki przedsiębiorca. I to są te triki, które działają na każdym kroku w Polsce, o których pan mówi, a o których głośno się milczy. Ja się nie dziwię, bo media te, można powiedzieć prywatne i z kolei sponsorowane przez właśnie takie firmy jak niemieckie i tak dalej, one robią wszystko, żeby takiej debaty nie było, ale gdzieś musi się urodzić to myślenie państwowe. I znowu wrócę do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mój główny zarzut brzmiał, tu nie ma w ogóle wzmianki o strategii gospodarczej, jaką my chcemy mieć jako członek Unii Europejskiej. Co my chcemy w tej chwili zarobić na tej Unii? Przede wszystkim musimy zarobić, że ma powstać u nas przemysł zbrojeniowy i to na koszt Unii, bo my jesteśmy państwem frontowym. To powinno powstać z pieniędzy KPO, to powinno powstać z specjalnego funduszu, który powinien być utworzony. Czy ktoś z państwa słyszał, żeby w tej debacie takie padały propozycje? Druga sprawa to jest zrównanie w konkurencyjności. Przecież my to, co mamy w tej chwili, przewaga wielkich korporacji, czy medialnych, czy finansowych i w związku z tym sponsorowanie określonych firm, które dominują w Polsce, to są nawet firmy chińskie. Przecież o tym trzeba rozmawiać. To, co się w tej chwili dzieje w imporcie chińskich, tych tanich produktów konsumpcyjnych poprzez internet, poprzez paczkomaty i tak dalej, to dobija polską gospodarkę. O tym w ogóle nikt nie dyskutuje. A o czym się rozmawia? No o rzeczach, które ja w ogóle nie jestem w stanie uznać za ważne. Więc pan zadaje podstawowe pytanie. Co zrobić, żeby Polacy przejrzeli? Otóż będzie to coraz trudniejsze, bo ci, którzy nie chcą, byśmy przejrzeli, mają coraz większą przewagę finansową, organizacyjną, by tak powiedzieć, narzędziową, dzięki której potrafią dotrzeć i manipulować w naszych głowach, szczególnie w głowach młodych ludzi, którym podsuwa się wzorce konsumpcji, podsuwa się sposób na spędzenie czasu, ale broń Boże, nie czytaj książki, bo przecież co będziesz, zgłupiałeś? Czasu szkoda. Idź grillu, idź wpadnij na jakąś tam imprezkę czy coś takiego. Ja to wszystko rozumiem, ale ktoś musi mieć poczucie odpowiedzialności za państwo. Dlatego jeszcze jedno zdanie. Jak widzę, co się dzieje we Francji, zgoda? I z jednej strony reakcje Francuzów, którzy mówią, mają dość tej władzy. Z drugiej strony reakcje tej władzy, która mówi, to wobec tego czym prędzej przyspieszone wybory. I kogo wystawiają? Młodych ludzi, ale takich, którzy mają argumenty, którzy wiedzą, co trzeba zrobić, żeby we Francji coś naprawić. Tego u nas brakuje. I w związku z tym taki radykalizm ideowy, który się podsuwa szczególnie młodym ludziom, a podsuwa go Konfederacja i tutaj mówię z całą stanowczością, to nie jest dobre i uczciwe. Mówić młodym ludziom, że wolność, wolny rynek, niewidzialna ręka rynku to są rozwiązania dla Polski. Trzeba powiedzieć, jaką ma się strategię dla obrony polskiej małej i średniej przedsiębiorczości, jaką ma się strategię do opanowania dominacji kapitału zagranicznego i tak dalej, i tak dalej. Jaką ma się strategię dla rozwoju czy wyjścia z zapaści polskiego rolnictwa, bo tu jest wielki problem strategiczny. Polskie rolnictwo zaczyna być problemem ogólnonarodowym. I co? Nikogo to nie obchodzi, poza tym, że wszyscy będą mówić, a najwyżej dać im dopłaty, a najwyżej dołożyć im parę groszy. To nie jest żadne rozwiązanie. To jest coś, co nas tylko pogrąża. Panie doktorze, no to co, czyli Konfederacja nie ma tak naprawdę, mówię tutaj szczególnie o panu Mentzenie, który mówi o tych rzeczach, o których pan wspomniał, że co, że nie ma prawdziwego planu na to, jak nawet jeśli by doszli do władzy, uzdrowić polską gospodarkę lub przynajmniej zacząć ją reperować. Proszę pana, ja bym bardzo chciał usłyszeć, jaki jest ten plan i program dla Polski. Ja mogę tylko zadać pytanie. Dla mnie pierwszym podstawowym powinno być stwierdzenie, jaki jest pomysł na obronę polskiej przedsiębiorczości i wzmocnienie tej przedsiębiorczości, poprawę konkurencyjności, bo znowu wejdźmy na ten grunt, który jest najważniejszy. Od 1 lipca
podniesiona zostanie płaca minimalna. To znaczy większy koszt dla polskiego przedsiębiorcy. Od 1 lipca podniesiona zostanie cena energii elektrycznej. To jest koszt dodatkowy dla polskiego przedsiębiorcy. Mało kto wie w Polsce, że my mamy drugą od góry najdroższą energię elektryczną dla przedsiębiorców. Czym my chcemy konkurować? My za komuny i wychodząc z komuny mieliśmy przewagę konkurencyjną dzięki czemu? Nad tym zachodem czy tym, co chcieliśmy importować. Mieliśmy tanią siłę roboczą, bo zarabialiśmy mało. Mieliśmy tanią energię, bo komuna zbudowała energię czy energetykę na węglu, ale ona była tania i konkurencyjna. To dawało niskie koszty, to pozwalało iść do przodu. Teraz te obie przewagi zostały wykarczowane, mało tego, nam narzucone reguły gry, w których energię będziemy mieli coraz droższą, czyli tu już przestajemy być konkurencyjni, a sami sobie zakręcamy pętlę na szyję, podnosząc płacę minimalną i powodując, że ci, którzy niewiele robią, dostają coraz więcej, plus polityka socjalna, która jest zupełnie, można powiedzieć, odleciana od realiów wydajności pracy. I to wszystko się dzieje. Ja chciałbym zapytać właśnie Konfederację, co proponuje, żebyśmy zeszli na ziemię i rozwijali, żeby wspierać inwestycje, żeby potanić kredyt, żeby polski przedsiębiorca mógł konkurować z dominacją kapitału zagranicznego i żebyśmy naprawdę wiedzieli, jaką mamy strategię, na przykład dla rolnictwa, bo przecież to, co jest w polskim rolnictwie, to jest skansen. My budujemy skansen. Na 1 200 000 około tysięcy gospodarstw, niecałe 200 tysięcy to są gospodarstwa dochodowe i rentowne. 900 tysięcy, a może nawet 1 000 000 to są gospodarstwa, można powiedzieć, z pogranicza naturalnej gospodarki, czyli wytwarzające tyle, co sami konsumują i jeszcze trzeba do nich dołożyć politykę socjalną, albo oni z kolei muszą pracować na zewnątrz, a to na w jakichś stanowiskach, w budowlance, w usługach, w każdym razie, żeby dorobić, żeby przetrwać. To nie jest perspektywa gospodarki, dlatego to, co mówi często PSL, w czym jestem krytyczny do granic, mówienie, że my będziemy bronić gospodarki rodzinnej na wsi, to znaczy jakiej rodzinnej, takiej, do której będziemy wszyscy chcieli dopłacać, to proszę mi powiedzieć, zapytać społeczeństwo, czy ludzie chcą dopłacać do rolników. Ludzie powiedzą nie, my przeciwnie, chcemy efektywnego, wydajnego, dobrego, jakościowo, ale taniego rolnictwa, prawda? A jeśli tak, to nie może być gospodarstwo 5-hektarowe, tylko to musi być gospodarstwo znacznie większe, a i tak ciągle ono będzie, można powiedzieć, na skraju konkurencyjności w porównaniu z tym wielkim ukraińskim albo przynajmniej dużym zachodnioeuropejskim, nie mówiąc nawet o amerykańskich, które także są wielkie. Więc jeśli wracamy do Konfederacji, tej nadziei młodych, to ja oczekuję tam prawdziwego programu gospodarczego. A tymczasem mamy zamiast programu gospodarczego hasła i, by tak powiedzieć, powiem otwarcie, coś, co nazywam uwodzeniem młodego pokolenia. Ja rozumiem młode pokolenie. Jeszcze jedno zdanie, bo wszyscy zadają sobie dzisiaj pytanie, jak to się stało, że Konfederacja ma tak dobry wynik? Moja odpowiedź, może intuicyjna, brzmi tak. Ponieważ młode pokolenie to 18 do 30, to młode pokolenie obserwuje rodziców i obserwuje, co się dzieje. I widzi ten ich spór nawet przy stole i w rodzinie. I ma dosyć tego sporu, bo wie, że z tego sporu niewiele wynika. W dodatku widzi twarze polityków, które się nie zmieniły. A to młode pokolenie chce wreszcie coś mieć dla siebie i samemu współdecydować. W związku z czym i jednym i drugim mówi nie. I ryzykuje i mówi, ten kto bezpośrednio się do mnie zwraca, a nie był nigdy przy władzy i nie jest obciążony w związku z tym, że coś zgrzeszył, nabroił, nakradł i tak dalej. W dodatku jest tam wielu młodych polityków, ten jest mi bliższy, bo po prostu ja nie chcę głosować tak jak moi rodzice, moi dziadkowie. Ja chcę pokazać, że mam własny, oryginalny swój głos. I ten sprzeciw wobec tego, co reprezentują starsi, daje głosy Konfederacji, ale to są w związku z tym głosy na kredyt,
bo to są głosy nieuzasadnione argumentami, że w programie jest coś, co mnie bardzo przekonuje. Raczej w ogóle nie wiem, co jest w programie. Jest niewiele albo hasłowo i to mi wystarczy. I to jest problem, przed którym stajemy. I dlatego, jeśli chcemy coś naprawdę, to ci młodzi ludzie za 5-10 lat, oni będą aspirować do rządzenia. Tylko ja się pytam, kto z nich dziś założy przedsiębiorstwo i spróbuje coś ciągnąć? Kto z nich po założeniu przedsiębiorstwa pomyśli, to zrobię coś dla okręgu, dla regionu, wejdę do samorządu terytorialnego i będę radnym, będąc jednocześnie przedsiębiorcą i pomogę coś, żeby się zmieniło w tym rejonie, gdzie mieszkam. I tak dalej. To jest normalna droga rozwoju. Tymczasem u nas młodzi ludzie, kiedy trochę zarobią, kiedy jakoś ustawią swoje firmy, myślą o wygodnym życiu i jak najdalej od życia publicznego. I to jest niestety kłopot. I to jest błąd. I to jest to, co daj Boże, potrafimy powstrzymać i ten trend odwrócić. No dobrze, mam jeszcze jedno pytanie. Tutaj mi troszkę o tym pan wspomniał. Słyszę, że wielkie firmy z Ukrainy wykupują na przykład firmy polskie, tak, zwalniają od razu wszystkich Polaków. I za chwileczkę już nic nie będzie polskiego. Jaki to jest, jaka to jest skala problemu, panie doktorze? Dobrze, że ten problem już został zauważony. Ten problem dotyczy szczególnie tego środowiska, które otacza rolnictwo. Mówi się o nim agrobiznes, czyli przetwórstwo rolne, tak byśmy powiedzieli po polsku. To jest problem. Dlaczego? Dlatego, że Ukraina, mając ogromną i tanią produkcję rolną, chcąc to przetworzyć, by wejść z gotowym produktem na rynki europejskie i światowe, bo produkt przetworzony daje o wiele większy zysk niż sprzedaż zboża na wagony, czy nawet mięsa mrożonego, a nie przetworzonego. W związku z czym Ukraińcy szukają tych sposobów, które im pozwolą wejść, ale jednocześnie mając to za sobą, że mają i pieniądze Zachodu, bo to nie są Ukraińcy, tylko są oligarchowie powiązani z finansami zachodnimi i mając jednocześnie powiązanie z odbiorcami w Europie Zachodniej, tępią jednocześnie konkurencję, a tą konkurencją jesteśmy my. I nasz sektor przetwórstwa rolnego, który nawiasem mówiąc, znakomicie jak jeden z niewielu działów przedsiębiorstw rozwinął się po wejściu do Unii Europejskiej. To jest przemysł meblarski, to jest przetwórstwo rolno-spożywcze, to jest transport tirowy międzynarodowy. To są trzy takie branże, które można powiedzieć zaskoczyły Europę i stały się konkurencyjne. W związku z czym, trzeba niszczyć. Jak niszczyć? Jak daje się kupić i zlikwidować, to robimy. Czy to jest już w tej chwili wielki problem? Raczej jeszcze nie. Ale to jest tak, jak coś, co trzeba obserwować, żeby nie zdążyło urosnąć. I działać prewencyjnie, by nie zdążyło zaszkodzić. Co w związku z tym? Ano właśnie. Trzeba natychmiast popatrzeć, gdzie są te czynniki, które powodują, że słabnie polskie przetwórstwo rolne. Pierwsze to jest kurs walutowy, który się umacnia, no bo są pieniądze z KPO. Umocnienie kursu walutowego jest szkodliwe dla polskich eksporterów rolnych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście ta płaca minimalna, która skutkuje tym, że trzeba płacić więcej, konkurencyjność spada. Trzecia rzecz to jest ta energia elektryczna, o tym też już mówiliśmy. Czwarta rzecz to jest wreszcie to, że tak naprawdę państwo nie tworzy warunków kredytowych, podatkowych, żeby ten sektor się rozwijał i się scalał, komasował, powiększał. Nie ma też tego, co jest na Zachodzie, że rolnik ma udziały w firmie, która jest od przetwórstwa rolnego. Rolnik ma udziały w banku rolnym. U nas to w ogóle nie istnieje, w związku z czym jeden zarabia kosztem drugiego i nie ogląda się na niego, tylko patrzy, jak go, przepraszam, wykorzystać. Więc problem na razie nie jest duży. O wiele większy problem to jest to, że zaczynają wycofywać się z Polski
znaczące firmy zachodnie, te, które kalkulują i widzą, że nasza robocizna i koszty produkcji ogólnie są w tej chwili za wysokie i przenoszą produkcję, a to do Chorwacji, a to gdzieś na Bałkany, a to gdzieś jeszcze dalej. Takich firm przybywa i to jest sygnał, że nie mamy strategii przemysłowej. Ja powiem tylko jedno. Moi Państwo, my praktycznie zlikwidowaliśmy produkcję samochodów w Polsce. Wyobraźcie sobie państwo, które było drugim po Związku Radzieckim w RWPG producentem pojazdów i jednym z największych producentów samochodów w Europie na przełomie, by tak powiedzieć, systemu. I co? I my w tej chwili nie mamy praktycznie produkcji samochodów. To jest przykład, co się dzieje z naszą gospodarką. Więc tutaj trzeba natychmiast szukać strategicznych rozwiązań, ale nie takich jak, że tak powiem, samochód Izera, który jest wymyślony po to, żeby Chińczycy tutaj dosyłali swoje podzespoły, Niemcy swoje podzespoły, my dajemy robociznę, złożymy, nazwiemy to Izera i się będziemy rozglądać, kto to kupi, bo przecież na jednym modelu samochodu nie ujedziemy, a to jest przecież ogromna inwestycja, więc nie chcę dzisiaj tego rozwijać, ale brak strategii gospodarczej to widać dzisiaj bardzo. No dobrze, to na koniec zadam takie pytanie. Panie doktorze, a ktokolwiek ją miał przez ostatnie 30 lat, tak naprawdę ludzie jak pan, czy podobni panu, byli odsyłani. Ja pamiętam, cały czas mi brzmi w uszach pana opowieść tutaj, w PSTV na temat Ursusa. I takich historii jest dziesiątki, jak nie setki, gdzie jest świetnie prosperująca firma, a rząd jeden, drugi, trzeci i ta banda, przepraszam, że tak to używam, polityków, którzy w normalnym kraju już dawno nie byliby wybrani, rujnują dalej, nie mają żadnego. Chodzi tylko o władzę i o kapuchę. Nie chodzi o rozwój. Ja słucham tego i po prostu i tak się zastanawiam, czy ktokolwiek by miał jakąś wizję, kto chciał tą wdrażać tą wizję gospodarczą, bo tak nie do końca. No, więc właśnie dotyka pan tego. Nigdy nikt u nas, a już szczególnie ci, którzy byli blisko władzy i blisko mediów, nie chcą i nie podejmują debaty na temat strategii gospodarcza dla Polski. Dlaczego? Ja powiem panu dlaczego. Dlatego, że wtedy trzeba brutalnie powiedzieć, że są takie działy, sektory gospodarki, które trzeba szybko likwidować, dając alternatywnie szansę ludziom z tych branż na zatrudnienie gdzie indziej albo godne życie w jakiś inny sposób. Przykład to jest raz ten przemysł motoryzacyjny i te warsztaty samochodowe. Druga rzecz to są niektóre fragmenty sektora usług. To są te przykłady, gdzie trzecie to jest oczywiście te nieszczęsne rolnictwo, gdzie trzeba pokazać wizję rozwoju polskiego rolnictwa, bo inaczej my na fajki nie zarobimy niedługo i tak dalej. Więc wie pan, wtedy nagle staje się wobec konkretnego problemu, że to środowisko, ono liczy powiedzmy sobie 100, 200, 300 tysięcy ludzi, to środowisko niestety będzie musiało zmienić się przebranżowić, zmienić swoją aktywność. Tak, nikt nie ma odwagi u nas tego powiedzieć, bo to jest politycznie niewygodne. Tylko te politycznie niewygodnie oznacza, że my dryfujemy i będziemy coraz bardziej dryfować. Ja podam znowu przykład z tych miesięcy. Mówi się, że bezrobocia nie ma, bezrobocie spadło i tak dalej. A moja odpowiedź brzmi tak. Mnóstwo samozatrudnionych likwiduje swoją działalność. Tylko oni nie pójdą do pośredniaka i nie wpiszą się jako bezrobotni, bo to jest dla nich dyshonor. Po drugie, oni nie chcą mieć w życiorysie takiej brudnej plamy, że jak gdzieś będą chcieli występować i przedstawiać swój życiorys, to powiedzą, byłem bezrobotny, bo nie umiałem znaleźć pracy. Ja, który jestem, nie wiem, informatyk albo inżynier. Oni co robią? Pakują walizki, wyjeżdżają na zachód i nie ma w ogóle ich w ewidencji, że przestali funkcjonować w naszym kraju. I to się także dzieje. Więc to są problemy, o których trzeba otwarcie mówić. Strategia gospodarcza. Ale dlatego, widzi pan, jeszcze dodam to, co jest moją taką myślą, do której wracam.
nie będzie strategii gospodarczej prawdziwej w Polsce, dopóki środowiska przedsiębiorców przy pomocy polityków nie utworzą samorządu gospodarczego polskiej przedsiębiorczości, który to samorząd stanie i się zastanowi, jaka powinna być polska gospodarka. Co w związku z tym? Przykładowo, potrzebujemy budowlańców, prawda? Bo chcemy budować więcej mieszkań. Nie wiem, czy pan wie, praktycznie nie ma już w tej chwili prawdziwych szkół zawodowych do uczenia na hydraulika, na elektryka i tak dalej. To wszystko są w związku z tym rzeczy, które nie istnieją. Tym się może zająć samorząd gospodarczy i dzięki temu ten, który daje pracę, przedsiębiorca, widzi, że będzie miał pracownika, pracownik widzi, że będzie miał pracę i zaczyna to się wszystko układać w jakiś dobry schemat. Jest nowa pani minister oświaty. Ona cały czas mówi o zmianie programu, a ja bym chciał spytać, czy ona ma program wprowadzenia szkolnictwa zawodowego tam, gdzie ono jest potrzebne. Przykładowo, buduje się jakieś olefiny gdzieś w Szczecińskim, to będzie wielka chemia. Rozbudowuje się chemię w Płocku. Tam będzie potrzeba ludzi. Czy są szkoły do tego? Nie ma do tego szkół, bo po co? Bo o tym się nie myśli. I tak dalej, i tak dalej. Więc wracając do początku, wie pan, albo środowisko przedsiębiorców dzięki politykom i politycy dzięki środowisku przedsiębiorców zaczną ze sobą mądrze rozmawiać i wzajemnie słuchać, albo będzie tak jak jest. Nie ma ani jednego przedsiębiorcy wśród tych, którzy weszli do Parlamentu Europejskiego. Czego to jest dowód? Kwestie gospodarcze są obce polskim europarlamentarzystom. Co oni o nich będą wiedzieć? Jak oni będą w tych sprawach zabierać głos? To będą tylko ci, którzy od lat wokół tych tematów krążą, bo uznali, że mają dzięki temu monopol w swoim środowisku na zabieranie głosu o tej sprawie. Natomiast nigdy niczego naprawdę nie zrobili, o niczym nie decydowali, własnych pieniędzy nie zarobili. Smutne to one prawdziwe, niestety. Dariusz Grabowski, Ruch Społeczny PSG, był moim i państwa gościem w połączeniu internetowym. Panie Dariuszu, dziękuję serdecznie. Dziękuję pięknie, pozdrawiam. Ja dziękuję wam, kochani, za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego bardzo gorąco, byście wspierali PSTV. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia finansowego, a jeśli ktoś woli szybszą, to zawsze można postawić nam kawę właśnie pod tym adresem. Można to zrobić, za co również bardzo mocno dziękuję. Kochani, lajkujemy, udostępniamy, powielamy ten materiał. Bardzo ważne słowa pana doktora. Smutne, ale prawdziwe. Trzeba mówić tak, jak jest, a nie koloryzować. Subskrypcję kanału zapraszam bardzo chętnie, ale przede wszystkim powielamy, lajkujemy, udostępniamy ten materiał, gdzie tylko się da. Dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnym programie. Teraz dziękuję, do zobaczenia, do widzenia.